W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zaprezentowano szczegóły tegorocznych 16 świętokrzyskich dożynek wojewódzkich. Święto Plonów odbędzie się już w najbliższą niedzielę 4 września w Końskich. Towarzyszyć mu będzie uroczysta msza święta, przemarsz korowodu ulicami miasta, konkurs wieńców, folkowe widowisko oraz liczne prezentacje artystyczne. Starostami dożynek zostali Joanna Woch z Wólki Wojnowskiej w gminie Ćmielów oraz Michał Matuszczyk z Pilczycy w gminie Słupia, a gospodarzem tradycyjnie będzie marszałek województwa Adam Jarubas. Będzie jak zwykle wiele tych tradycyjnych elementów dożynkowego święta, łącznie z wieńcami, które przywiozą wszystkie delegacje powiatowe, będą chleby dożynkowe, będzie ta polska dobra tradycja, która odznacza się gościnnością, solidarnością, umiejętnością dzielenia się tym, co mamy najlepszego, a ten dożynkowy chleb symbolizuje te najlepsze polskie wartości, również przywiązanie do wiary, bo w sposób symboliczny odnosi się do tej wyjątkowej relacji pomiędzy Bogiem a rolnikiem, który pielęgnuje ziemię. Także jest to na pewno piękna polska świętokrzyska też tradycja. Będzie dużo tańca, będzie wiele zabawy, będzie tradycyjny obrzęd ośpiewania, obtańczenia wieńców. Na rolnicze świętowanie zapraszają władze Końskich, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz marszałek województwa świętokrzyskiego. 4 września już od godziny 12 zapraszam do Parku Miejskiego w Końskich na tradycyjne świętokrzyskie dożynki. Zapraszam rolników, bo to przede wszystkim ich święto, ale również wszystkich, którzy dobrze czują się w tradycji rolniczej, wiejskiej, potrafią bawić się przy muzyce ludowej, tej będzie naprawdę dużo, potrafią i chcą tańczyć, będzie dobra zabawa i będzie taka unikalna okazja, żeby podziękować opatrzności za dar chleba, podzielić się nim, wyciągnąć do siebie ręce, spotkać się. Serdecznie zapraszam.